Paweł Sławiński, witam Państwa w świątecznym wydaniu Wydarzeń Tygodnia. Zanim w imieniu naszego zespołu złożą Państwu życzenia, zapraszam do przeglądu najważniejszych informacji z naszego regionu. Świąteczne jarmarki zorganizowane m.in. w Cedyni, Mieszkowicach, Chojnie i Moryniu przyciągnęły spore tłumy. Praktycznie tylko tutaj można było zakupić oryginalne świąteczne ozdoby, rękodzieło, przepyszne potrawy i wyroby wykonywane domowymi oraz tradycyjnymi metodami. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji. W Mieszkowicach tradycyjnie w strój Mikołaja przebrał się burmistrz Andrzej Salwa. Z kolei w Cedyni zorganizowano wspólną wigilię samorządowców z mieszkańcami. Można było zobaczyć również żywą szopkę. W Moryniu do świąt przygotowywano się na sportowo i jedną z głównych atrakcji tamtejszego jarmarku był marsz Nordic Walking, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób. Atmosfera świąt nie wszystkim się udzieliła. W Chojnie wandale zniszczyli ogromną choinkę znajdującą się na Placu Zielonym pomiędzy ratuszem a Kościołem Mariackim. Ozdoba od kilku lat jest charakterystycznym symbolem świąt w mieście. Ktoś chodził po choince, próbując ściągnąć z niej gwiazdę znajdującą się na jej czubku. Oprócz konstrukcji uszkodzone zostały przewody i lampki. Ozdoba już została naprawiona, a sprawa została zgłoszona na policję. Po raz kolejny aktywiści ze Szczecina i Poznania próbowali zakłócić polowanie myśliwych, które odbywało się w rejonie Myśliborza. Tym razem obrońcy praw zwierząt, przebrani w czapki Mikołaja, próbowali myśliwym wręczyć symboliczne rózgi. Tradycyjnie również spacerowali po lesie, aby uniemożliwić strzelanie do zwierząt. W pewnym momencie jeden z myśliwych zaatakował aktywistę. Odbyło się bez poważniejszych obrażeń, jednak na otarciu naskórka się skończyło. Sprawa została zgłoszona na policję, funkcjonariusze prowadzili działania na miejscu. Więcej informacji w tej sprawie można znaleźć na naszym portalu. Od kilku dni w sieci można obejrzeć teledysk do najnowszej produkcji chońskiego rapera Herusia, nagranego wspólnie z pochodzącym z Cedyni Zatorem i chojnianką Kasią. Wideoklip był nagrywany na ulicach Chojny. Obejrzało go już około 5000 osób. Portal chojna24.pl jest patronem medialnym przedsięwzięcia. Zapraszamy do posłuchania utworu Jeśli. Jeśli gonisz za pieniądze, może pora się zatrzymać. Jeśli słuchasz trochę rapu, poczujesz tutaj klimat. Jeśli typie na wywijasz i lecisz chuja z ziomem, nie zamiata się pod dywan spraw. Jeśli już dorosłeś, co? Niby takie proste, chyba jednak trochę misja się zachować jak mężczyzna. I weź się kurwa przyznaj, lecisz tu z melanżem już drugi tydzień z rzędu. Lepiej mi tu typie nie mów, że nie masz z tym problemu. Po 20 latach działalności popularna dyskoteka Vega zostanie zamknięta. Ostatnia impreza odbędzie się w pierwszy dzień świąt 25 grudnia. W Ścińsku Zdroju bawiło się wiele pokoleń młodych ludzi. Klub powstał w 1997 roku. Występowało tu wiele gwiazd, głównie nurtu muzyki disco polo. Właściciel Vegi Piotr Kobusiak powiedział w rozmowie z naszym dziennikarzem, że nie wyklucza, że w przyszłości dyskoteka zostanie reaktywowana. W sobotę zakupy w popularnym centrum handlowym w niemieckim Schwedt przerwał alarm. Pozostawiona w sklepie Real paczka wzbudziła niepokój personelu. Podejrzewano, że w środku może znajdować się bomba. Ewakuowano klientów i pracowników od AirCenter. Policja zabezpieczyła wszystkie wejścia, a po kilku godzinach do środka wyszła specjalna policyjna grupa pirotechników. Alarm na szczęście okazał się być fałszywy, w środku nie znaleziono żadnych niebezpiecznych przedmiotów, a po południu sklepy zostały ponownie otwarte. Pochodzący z naszego regionu europoseł Czesław Hoc upomina się o Jezioro Jeleńskie. Wystosował list do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w którym zwraca uwagę, że jezioro jest źle zarządzane i uległo poważnej degradacji. W 2013 roku w jeziorze odkryto rzadki okaz ramiennic. Siedlisko potwierdziły badania naukowe. Kilka lat wcześniej drastycznie obniżył się poziom wody. Jelenin jest również w okresie letnim popularnym miejscem wypoczynku i rekreacji.
List europosła, który trafił również do ministra gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej, można w całości przeczytać na naszym portalu. Tylko w minionym tygodniu strażacy kilkukrotnie interweniowali do pożarów sadzy w kominie. Jak uchronić się przed takim niebezpieczeństwem? Wystarczy regularnie korzystać z usług kominiarza i czyścić przewody kominowe. Użytkownicy piecyków gazowych czy grzejników elektrycznych muszą pamiętać o tym, aby takich urządzeń nie pozostawiać bez nadzoru. Portale społecznościowe cieszą się niesłabnącą popularnością. Wraz z wzrostem tej popularności w sieci spotykamy różne oryginalne osoby, które mogą pochwalić się sporą ilością fanów. Nasi dziennikarze odwiedzili popularnych influencerów z naszego regionu. Tomasza Ostrycharczyka, na co dzień nauczyciela języka niemieckiego, który ma modowy profil w serwisie Instagram. Obserwuje go ponad 60 tysięcy osób. Oraz Łukasza Kosa, którego kanał na YouTubie Mów po ludzku ma miliony wyświetleń. On z tego żyje, on pokazuje swoje życie prywatne, bo postowanie zdjęć na Instagramie czy na blogu to jest jedno, a drugie to jest Instastory, Snapchat, na którym pokazujesz swoje życie prywatne, czyli co robisz w danym momencie, gdzie jesteś, z kim jesteś, co jesz, jaki masz dzisiaj outfit i tak dalej. Także nie ma życia prywatnego dla blogera. Fanów, bądź co bądź jesteśmy takimi celebrytami, choć się w ogóle się tak nie czuję, dla mnie to jest coś zupełnie normalnego, nie wiem, porozmawiać sobie z widzami na live, czy tam coś, z nimi wejść w jakąś interakcję, tak, gdzie taki celebryta na przykład z telewizji, nie mówię, że oni są źli czy coś, tak, tylko że oni no nie mają styczności ze swoim widzem bezpośrednio, ten widz ich nie komentuje nigdzie w telewizji, nie widzi ich poczynań, znaczy nie widzi komentarzy swoich widzów na co dzień, tak, a my mamy taki bezpośredni kontakt, gdzie ja coś wrzucę i od razu mam feedback odnośnie tego, że okej, zrobiłeś to fajnie, to mógłbyś zrobić lepiej na tej zasadzie. W imieniu zespołu redakcyjnego portalu hojna24.pl z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu nadziei, własnego skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy, filiżanki dobrej, pachnącej kawy, pięknej poezji, muzyki, pogodnych świąt zimowych, odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół, chwili roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami. Wesołych świąt! Już noc.